Pomorska Telewizja Narodowa, właśnie robimy próbę nowej kamery, więc trzeba sprawdzić jej ostrość i wyrazistość. Jak widzimy, kamera działa. A tutaj spróbujemy jeszcze obrazy pokazać, jedne takie. O, tutaj panna młoda z korsarzem, tutaj porwanie i wymuszenie okupu. No a tu lustro Sławka. Jak widać, no Mona Lisa. No i Dar Młodzieży, prawda? Nasz piękny statek. Dar Młodzieży. A tu jest kapitan tego statku. No może innego, ale kapitan. Tu mamy, prawda, Solidarność. Tu mamy parasole, które ostatnio są bardzo modne w czarnych marszach. I tak to wygląda. A tu insygnia, no dwie szable i kołczan. Tarcza. No tarcze, no to proszę Państwa, są statki. Statki wyglądają tak, proszę bardzo. Statki są, tu jest nawet jeden ze Szczecina. Przypłynął, no tutaj za zawody judo. Takie te trofeo. No ale najważniejsze to jest dzisiejsze trofeum, które przywiozłem z... Gdzie je mam, gdzie się przywiozłem i położyłem. Trofeum z, przyjechało z, proszę Państwa, z Łodzi, miasta Łodzi. Jest to dyplom. Dyplom wygląda tak. Bóg, honor, ojczyzna. Dyplom dla pana Sławomira Ziemieckiego za udział w zawodach strzeleckich PDS. Polskich Drużyn Strzeleckich. O puchar marszałka seniora Konrada Morawieckiego. I podpisany przez komendanta naszego Polskich Drużyn Strzeleckich, generała do spraw... Nasz drużyny strzelecki generała Jana Gustawa Godlewskiego 29 października 2016. Zawody się odbyły 30 października. No, dziękuję bardzo. Sławomir Ziębiński z Gdańska, wasz fotoreporter. Tak wygląda jesień w Gdańsku. Pozdrawiam.